Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku. Po tytule filmu widzicie, że chciałabym opowiedzieć dzisiaj o Karolu Kocie. Karol Kot jest tak zwanym wampirem z Krakowa, który w latach 60. napadał na kobiety i na dzieci też. Ale najpierw wytłumaczę się wam, dlaczego opowiadam o mordercy, chociaż wcześniej mówiłam w poprzednich któryś moich filmach, że morderców nie chcę omawiać, ale portret Karola Kota jest o tyle interesujący, że nie mówi bezpośrednio o tym, że dokonywałby morderstw, tylko wskazuje na jego cechy psychiczno-emocjonalne, które doprowadziły go do tego i oczywiście również zewnętrzne. I portretów tarotowych raczej się nie uogólnia i nie mówi się, że na tej pozycji to zawsze taka i taka karta będzie wyglądała, czy realizowała się w taki i w taki sposób, bo liczy się również całość, liczy się również to, gdzie człowiek się wychował, czyli w jakiej grupie się wychował, rodzinie czy innej społeczności. To wszystko ma, jest ze sobą powiązane i ma wpływ na siebie, ale w portrecie Karola Kota bardzo dużo jest cesarzów na takich dość negatywnych pozycjach. Ja w filmie o Gołocie i Tysonie też mówiłam wam o karcie cesarza w kontekście takim pozytywno-negatywnym, że obejrzyjcie sobie ten film. Tutaj już nie będę przedłużała tego, ponieważ ten film nie mówi o Gołocie i Tysonie. Natomiast tak wspomniałam w tamtym filmie o cesarzu i tak go zinterpretowałam w kontekście tego, co zawodowo wykonywali, no i również prywatnie. I stwierdziłam, że warto byłoby opowiedzieć o Karolu Kocie właśnie też w kontekście cesarzów w jego portrecie oraz też innych kart, bo on również ma kochanków, którzy ci kochankowie raczej sprawiali Kotowi bardziej problem niż pomagali mu. O samych sprawach kryminalnych, w których Karol Kot był w pewnym momencie już głównym bohaterem, negatywnym bohaterem, to sobie obejrzyjcie albo poczytajcie w internecie, bo tu też nie chodzi mi o to, żeby streszczać jego życiorys i to, co on zrobił albo czego nie zrobił, bardziej co zrobił. Ja skupię się na przyczynach, jakie Karol Kot ma w swoim portrecie, które doprowadziły go do eskalacji negatywnych zachowań, zabójstw itd. Karola Kota warunkuje najbardziej tutaj karta, tak, on ma kilka kart. Sprawiedliwość powtarza się u niego, powtarzają się u niego kochankowie, powtarza się u niego karta cesarza i też bardzo silnie warunkuje go karta sądu ostatecznego. Kochanków on ma w misji życiowej, kochanków ma w karmie, kochanków ma w dyskomforcie karmicznym oraz to, czego nie rozumie w życiu albo to, co odrzuca. I tutaj kochankowie, przez to, że pojawiają się u niego w cieniu, tak? W cieniu, czyli w tym, co jest negatywne. Znaczy, cień również nam pomaga. Każdy z nas ma cień. Każdy człowiek, który żyje na ziemi, ma swój cień, ma swoją ciemną stronę, tak? To jest negatyw, to jest, różnie on się uzewnętrznia, różnie się uwewnętrznia w nas, ale nie jest tak, że my jesteśmy tylko jasną stroną, jesteśmy również tą ciemniejszą stroną. I dlatego też obliczyłam ten cień Karola Kota, żeby dowiedzieć się więcej o nim w kontekście tego, co go pchało, co go motywowało do takiego postępowania, no
niezgodnego z normami społecznymi, tak? Jakby nie było. Ja nie, tutaj nie, w moim filmie nie będzie ani tłumaczenie go, także ani go dołowanie, czy jego życia dołowanie. Nie, o to nie, mi nie chodzi. Mi chodzi o to, żeby pokazać Wam, gdzie w portrecie tarotowym są, tkwią przyczyny. Wracam do kochanków. Kochanków czytam w tym kontekście negatywnym, dlatego że kochankowie mówią o między innymi współżyciu społecznym z drugim człowiekiem. To jest dogadywanie się z drugim człowiekiem, to jest prowadzenie z nim kontaktu, to są zwykłe kontakty międzyludzkie, które mają podłoże sympatii, podłoże emocjonalne, tak? To równie dobrze może być miłość, to może być sympatia, to może być lubienie kogoś, to może być zrozumienie, że drugi człowiek również jest podmiotem, a nie tylko przedmiotem w moim życiu czy we wszechświecie. Karolowi Kotowi tego zabrakło, bo on na pozycji u siebie w cieniu miał to, czego nie rozumiał, to, co odrzucał, czyli odrzucał tych kochanków. On musiał mieć jakieś ograniczone, albo w jego mózgu, patrząc na to teraz ze strony medycznej, musiały być jakieś wady, nazwijmy to w połączeniach neuronów, czy wady w funkcjonowaniu różnych płatów mózgowych, że Karol Kot nie potrafił nawiązać prawidłowych stosunków międzyludzkich, relacji międzyludzkich. Jako dziecko też, tak, jako osoba młoda, dorosła, bo on zaraz po maturze został aresztowany. I w tym okresie swojego życia, dopóki nie został stracony, tak, bo on miał karę śmierci, na nim wykonano karę śmierci, więc on w tym pierwszym okresie swojego życia, no i ostatnim, nieprawidłowo funkcjonowało u niego w mózgu to co powiedziałam, te mechanizmy w mózgu, które odpowiadały za relacje międzyludzkie, za empatię, nie będę się powtarzać, tak? Czyli tego on nie rozumiał, to odrzucał. Nie potrafił dotrzeć do sedna, dlaczego drugi człowiek do funkcjonowania w społeczeństwie jest mu potrzebny. I postrzegał drugiego człowieka jako przedmiot, nie jako podmiot. W misji życiowej ma kochanków, tak? Jak wykonać tą misję, ma kartę sprawiedliwości i jak pracować z misją, ma kartę koła fortuny. Tu pojawia się koło fortuny, czyli karma indywidualna. Coś, co się zapętla, tak, w naszym życiu. Coś, czego też nie przerobimy w pewnym sensie. Sprawiedliwość również oczywiście ma kontekst sprawiedliwości w naszym takim codziennym życiu, czyli stanięcia przed sądem i bycia celem dla organów ścigania, tak, ówczesnej milicji. Ale ta karma w pewnym sensie, znaczy kochankowie z misji i kochankowie z karmy, tak, bo to są kilku kochanków na różnych pozycjach, no warunkowała go, tak, determinowała jego obecne wcielenie. Gdyby, tutaj nie chodzi o to, że on nie został nauczony przez, nie wiem, rodzinę czy bliskich funkcjonowania w społeczeństwie i z drugim człowiekiem, tu nie o to chodzi, bo tutaj rodzina nie ma nic do tego. Tu nie ma żadnej winy rodziny. Tu, jeżeli można mówić o winie, w cudzysłowie, to tylko należy indywidualnie do Karola Kota. Po prostu nie potrafił, po prostu urodził się taki i nie potrafił funkcjonować normalnie. Czy on miał jakieś zaszłości, jeśli chodzi o zdrowie, tego nie wiem, bo są oczywiście takie choroby, które choroby psychiczne, ale nie takie ekstremalnie silne, ale są również takie choroby, które odpowiadają za brak empatii, tak? U akurat w tym momencie naszego bohatera
opowieści, ale u Karola Kota nie zostało to zdiagnozowane, chociaż tam były jakieś podczas procesu sądowego czy przed procesem sądowym wykonywane badania psychiatryczne, ale myślę, że ówczesna medycyna, psychiatria w Polsce nie była aż tak rozwinięta i nie wiem, czy do tego się przyłożono. Tak do końca to naprawdę nie wiem, chociaż taką ostrożną teorię wysnuwam, że u niego musiało to gdzieś tkwić nie tylko właśnie z portretu tarotowego, coś, co jest niedotykalne, coś, co jest niewymierzalne, ale również zdrowotnie, tak, pod kątem mózgu, neuronów, neurologii, zdrowia psychicznego, co za tym idzie i tak dalej. I dlatego ci kochankowie u niego zrealizowali się w negatywie, bo gdyby on prawidłowo przerobił tych kochanków, tak, w pewnym sensie, gdyby rodzice zauważyli wcześniej albo w odpowiednim czasie jego niedostosowanie społeczne, bo jeżeli my nie potrafimy nawiązać prawidłowych relacji międzyludzkich z rówieśnikami, z sąsiadami, z dorosłymi, potem z kobietami czy mężczyznami jako potencjalnymi partnerami, to w odpowiednio wczesnym momencie zauważone to przez naszych rodziców albo dorosłych u dziecka, jest się w stanie to przepracować, powiedzmy, z psychologiem, z psychiatrą, ale rodzice albo tego nie zauważali, albo, no słuchajcie, lata 60., 50. w Polsce raczej nie biegało się do lekarza, psychologa i psychiatry z dziećmi, tak jak to ma miejsce teraz, czy od niedawnych czasów. Po prostu nawet chyba nie zwracano na to uwagę, mi się wydaje. Także ja tutaj nie kierowałabym palca w stronę rodziców, że to jest ich wina. Nie, 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 absolutnie. Chociaż warunkowała go karta sądu ostatecznego, więc to była jakaś karma rodowa. Oprócz jego tego koła fortuny, jak pracować z misją karmy indywidualnej, to się te dwie karmy nałożyły. Jak ja obliczyłam, słuchajcie, pierwszy raz ten portret Karola Kota, to pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, ja to nawet gdzieś napisałam wśród znajomych ezoteryków, że mam wrażenie, że Karol Kot nie był biologicznym dzieckiem swoich rodziców. I dopisałam jeszcze coś takiego, że nie podważam rodzicielstwa biologicznego tych ludzi, ale tak jakby mam wrażenie, i nie wiem skąd mi się to bierze, bo ja nie potrafię tego wam wytłumaczyć skąd, że jakby Karol Kot, dziecko, Karol, był wciśnięty w tą rodzinę, czy ta dusza, która wcieliła się w ciało Karola Kota, była wciśnięta z zupełnie innej bajki. Jakby, no może bardziej dusza niż ciało. Na to wcielenie pod imieniem i nazwiskiem Karol Kot, on miał no taką misję życiową, tak, ale nie miał misji życiowej zaznaczonej, że on zostanie mordercą, tylko miał zaznaczoną misję życiową przerobienie tych relacji międzyludzkich za pośrednictwem sprawiedliwości około fortuny. Negatywnie przerobione relacje międzyludzkie, tak, już teraz podążając w tą stronę kryminalną, bo wiemy to o nim, tak, prowadziły do sprawiedliwości, czyli do zderzenia się z prawem i konfliktu z prawem poprzez zabójstwa, tak? I być może dlatego jego dusza na to wcielenie pod imieniem, nazwiskiem Karol Kot wyznaczyła sobie takie zadanie, żeby stanąć po ciemnej stronie mocy, tak? Żeby sprawdzić, czy ciało Karola Kota, czy to wcielenie, poradzi sobie z relacjami międzyludzkimi. Ja mam wrażenie, że trochę wam to gmatwam w tłumaczeniu, ale również pokładam nadzieję w waszej inteligencji, że podążacie za moim tokiem myślenia.
Chodziło mi o to, że w misji na obecne wcielenie Karola Kota nie było w punkt powiedziane, czy nie było to zadanie takie, że ma mordować ludzi, ale było zadanie relacji międzyludzkich. Jak ty to przerobisz, te relacje międzyludzkie, to zobaczymy, tak? To się dopiero okaże, czy je przerobisz pozytywnie, czy negatywnie. Ewidentnie Karol Kot przerobił je negatywnie. Jeszcze chciałabym powrócić do tego sądu ostatecznego, co go najsilniej warunkuje, bo to była przyczyna do tego, aby powiedzieć wam, że właśnie miałam wrażenie, że Karol Kot tak jakby jak diabełek z pudełka znalazł się nie w takiej rodzinie, do której po prostu przynależał genetycznie. Ewentualnie wytłumaczeniem jest takie, że w przeszłości tej rodziny zdarzały się jakieś sytuacje, czy może rodzina ma tajemnice jakieś, tak, że w jej przeszłości, czy od strony mamy, czy taty, zdarzały się jakieś morderstwa w rodzinie, albo były osoby zamordowane i ta karma rodowa skupiła się na Karolu Kocie, tak? Może być również tak, bo on ma sąd ostateczny, co go najsilniej warunkuje w obecnym wcieleniu i jaka jest najważniejsza sprawa w jego życiu, czyli te relacje grupowe, międzyludzkie, tak? Najważniejsza sprawa w jego życiu razem z kochankami, z pojedynczym człowiekiem, tak? Twarzą w twarz, ale również z grupą ludzi w sądzie ostatecznym. Jak ja się odnajdę w społeczeństwie, czyli w sądzie ostatecznym, w grupie ludzi, ale również jak ja się odnajdę w relacji z drugim człowiekiem, ja, drugi człowiek, dwójka, tak, kochankowie. Teraz chciałabym powiedzieć wam o cesarzu. On cesarza ma to, co, jaki jest na zewnątrz, jak go ludzie postrzegali i jak on dał się postrzegać, co najsilniej oddziałuje na niego z podświadomości oraz co robi fantastycznie, bez udziału świadomości, jakie są jego możliwe osiągnięcia, kiedy w pełni wykorzysta swój potencjał. Tutaj muszę to czytać razem ze sprawiedliwością. Więc ta sprawiedliwość również pojawia się u niego w cieniu. I to nagromadzenie cesarzy, ewentualnie, to znaczy po fakcie już wiemy, że mówiło o negatywie tego cesarza, o brutalności, o morderstwie i o postępowaniu niezgodnym z zasadami współżycia społecznego, tak? Więc to, co Karola Kota najsilniej na niego oddziaływało najsilniej z podświadomości, to jest cesarz, czyli no ta brutalność, chęć kontrolowania sytuacji. W pewnym sensie cesarz ma też manię wielkości, megalomanię, czuje się panem życia i śmierci, tak? To, co robi bardzo dobrze, automatycznie, bez udziału świadomości, to jest również ten cesarz, czyli kontrola. Przede wszystkim kontrola nad z życiem i sytuacją zewnętrzną, tak? Kontrola nad swoim życiem, ale również wybieranie ofiar i decydowanie o nich. To, co również bardzo dobrze robi, on chyba tam miał jeszcze, słuchajcie, taki epizod, czy on chodził na strzelnicę? Tak, wydaje mi się, że on na jakąś strzelnicę chodził, więc to są, słuchajcie, tak jak przy Gołocie, strzelnica, no, bokserstwo i tak dalej, to są zajęcia typowo męskie, typowo marsowe, ogniste, do którego potrzebna jest no, energia męska, tak? Typowo męska. Więc nie dziwię się, że ciągnęło go na tą strzelnicę, na strzelanie do celu, do broni, tak? Do broni palnej i chyba jakiejś jeszcze innej broni, nie wiem, czy białej, być może. W każdym razie o tym również mówi cesarz. To on był mistrzem, tak, można powiedzieć, i to bez robił to automatycznie, strzelając do celu. Bardzo dobry w tym był, bo chyba był nawet chwalony, czy osiągał jakieś wyniki, trudno mi jest powiedzieć,
A jeśli chodzi o broń białą, to też on się w tym ćwiczył. Teraz sobie przypominam, on rzeczywiście coś z nożami miał do czynienia, więc również ćwiczył się w tym, aby dojść do perfekcji, tak? Typowo marsowej i ognistej i męskiej, stuprocentowo męskiej dziedzinie, czyli w broni, tak? Broni białej, ale także broni palnej. No i możliwe osiągnięcia, znaczy możliwe do osiągnięcia cele, kiedy on w pełni wykorzysta swój potencjał, również ma cesarza razem ze sprawiedliwością. Więc ten cesarz, no to decydowanie przede wszystkim, tak, o życiu i śmierci ludzi i kontroli sytuacji. Cesarz również jest bardzo inteligentny i mam wrażenie, że Karol Kott też był bardzo inteligentny. Mam wrażenie, że on też swoje otoczenie i swoich znajomych tak trochę w pole wywodził, tak? Nie mówił o tym, co ma na wewnątrz, o czym myśli, tylko nie chodzi o to, że grał, tylko potrafił się maskować, tak? Na zewnątrz był cesarzem, więc on pokazywał się w sumie też jako stabilny człowiek. Cesarz sam w sobie, słuchajcie, nie ma odchyleń, ale takie nagromadzenie cesarzy i na takich pozycjach z portretu cienia mówi właśnie o tym, o czym mam wrażenie, że ja teraz Wam opowiadam. Możliwe do, jeszcze raz powracam do tej pozycji, czyli możliwe do osiągnięcia cele, czy to, co jest możliwe do osiągnięcia, gdy w pełni wykorzysta się swój potencjał, jaki się ma. On ma cesarza ze sprawiedliwością, czyli w pewnym momencie policja go złapała, policja, milicja. Milicja go złapała i udowodniła mu, tak, te zbrodnie, przez to, że on był tym cesarzem, tak? Przez to, że w negatywie wykorzystał tego cesarza. Już się nie będę powtarzała, jakie te cechy. I sfera, w jakiej miał skłonności destrukcyjne, tutaj pojawia się karta znowu sprawiedliwości, czyli dokładnie w punkt to mówi o sferze kryminalnej czy w sferze prawno-urzędowej, tak? Gdyby miał na przykład jakiegoś maga w swoim portrecie, nawet nie wiem na jakiej pozycji, ale gdyby miał jakiegoś maga, to on równie dobrze mógłby, gdyby nie zabijał ludzi, to mógłby, słuchajcie, być przestępcą w białym kołnierzyku, tak? Robić jakieś malwersacje finansowe, czy w ogóle biznesowe, ale on miał tego cesarza, miał tą sprawiedliwość tych kochanków, więc to, co o nim dzisiaj wiemy, mogę to przyrównać do, czy przyłożyć do jego postępowania w likwidacji, jakby to powiedzieć, w postrzeganiu człowieka jako przedmiotu i likwidacji jego, czyli tego człowieka, życia, tak? Zabranie komuś życia, decydowanie o tym życiu. Sprawiedliwość on również ma w negatywie, czyli no, znowu pojawia się negatyw. Jak pracować, nie, jak wykonać misję, czyli znowu ta sprawiedliwość, czyli to, że nie przerobił tych kochanków z jego misji życiowej, tak jak nie przerobił pozytywnie, tak? To spotkała go ta sprawiedliwość, czyli organy ścigania ścigały tego człowieka, postawiły go przed sądem i skazały na śmierć. To, że tych kochanków odrzucał, to co Wam mówiłam, no i ta sprawiedliwość, powtarzam się już. On ma również wisielca, słuchajcie, on ma wisielca na leitmotywie. Na leitmotywie i gdzie? I tutaj tylko, na leitmotywie, czyli to, co będzie wracało do niego jak bumerang, to, co nie przerobi. Czyli to jest dokładnie to, ten wisielec mówi o tym, że nie chce wyjść poza swoje ramy, swojego postępowania, dotychczasowego postępowania i refleksji nad tym, co ja robię. Bo być może u Karola Kota pojawiała się ta refleksja,
pojawiała się refleksja może nie nad tym w takim kontekście, jak my, tacy ludzie normalni, którzy nie mamy myśli morderczych, tak, czy zabójczych, nie w tym kontekście, tylko ta refleksja być może u Karola Kotta pojawiała się w takim kontekście, co ja mogę lepiej zrobić, żeby zadanie, które sobie wykonałem, czyli powiedzmy, nie wiem, napaść czy skrzywdzenie kogoś, doprowadziło do takiego celu, jaki sobie założyłem, czyli pozbawienie kogoś życia. Nad tym może miał refleksję. Poza tym jeszcze ten wisielec z leitmotivu wskazuje rzeczywiście na zaburzenia psychiczne u Karola Kotta i to może również dawać taki sygnał, że to, co powiedziałam na początku, że jakieś neurony w mózgu, czy w ogóle zaburzenia empatii i zaburzenia relacji międzyludzkich wynikały z jakiejś tam choroby mózgu, psychicznej, neurologicznej itd. Karol Kott, jakie miał przeznaczenie? Koło fortuny i kapłana, czyli kapłan też chce decydować przede wszystkim o życiu i śmierci, a koło fortuny to jest to samo koło fortuny, jak pracować z misją, czyli w poprzednim wcieleniu, co on robił, sprawiedliwość, czyli to koło fortuny się zakręciło jeszcze raz na to życie, obecne wcielenie, bo widocznie w poprzednim też nie do końca albo właśnie, nie do końca je prawidłowo przerobił, albo miał znaleźć się po drugiej stronie. Może, znaczy on tutaj w tym, co robił w poprzednim wcieleniu, nie ma jednoznacznie zaznaczone, że on był w poprzednim wcieleniu ofiarą, ale może on był na przykład, znalazł się jako zawodowo w organach ścigania, tak? I w tym obecnym wcieleniu miał znaleźć się po drugiej stronie, że to on miał być osobą ściganą, a nie ściganym. O to mi chodzi, tak? Czy nie, miał być osobą ściganą, a nie ścigającą. Tak, o to mi chodziło. Tak też może być. Także Karol Kott. Czy on był nieszczęśliwy? No my możemy z naszej perspektywy teraz powiedzieć, kurczę, biedny człowiek miał taką karmę. No miał taką karmę. Niektórzy muszą, niektórych dusze muszą przejść taką drogę w takim, a nie innym wcieleniu, tak? Bo sobie założyły taki plan, ale nikt z nas nie wie, ja też tego nie wiem, może teolodzy, może filolodzy, filozofowie, może religioznawcy, albo kabaliści, tacy wiecie, żydowscy kabaliści, może oni coś wiedzą więcej, dlaczego dusza, znają motywację duszy, tak? Motywację duszy, dlaczego tak, a nie inaczej dusza sobie wybiera takie zadanie, czy taką misję na obecne wcielenie i dlaczego musi przejść takie doświadczenia, bo dla nas, z naszej perspektywy ludzi, to jest niepojęte, tak? Dlaczego ktoś jest zły, a dlaczego ktoś jest dobry, tak? Także na takie pytania myślę, że właśnie ludzie o ileś tam poziomów mądrzejsi ode mnie byliby w stanie odpowiedzieć, bo ja obliczając te portrety tarotowe nie potrafię i nigdy nie znajduję odpowiedzi na pytanie dlaczego. Dlaczego ktoś jest ofiarą w tym wcieleniu i dlaczego ma takie pozycje na tym w portrecie tarotowym, a dlaczego ktoś znajduje się po drugiej stronie, czyli jest tym katem, albo też nie potrafię znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego matka traci dziecko, albo dlaczego dziecko umiera, dlaczego matka roni, tak? Takie pytania są trudne i nie chodzi o to, żeby na nie odpowiedzieć, to trzeba siedzieć bardzo dużo, wydaje mi się, siedzieć w kabale, w teologii, w religioznawstwie, antropologii i wtedy można się przybliżyć do odpowiedzi. Natomiast sam portret tarotowy może dać tylko taką wskazówkę, że ewentualnie tutaj w tym kierunku możesz pójść to wyjaśnić, ale sedna i tak nie dotkniesz. Dobrze, rozgadałam się. To było wszystko z mojej strony.
na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję, że spędziliście pół godziny ze mną i do następnego filmu. Na razie.